takie mecze ogląda, trochę dramaturgii jeszcze nie zaszkodziło. No a my przede wszystkim cieszymy się, że mimo tych dwóch karnych przeciwko nam daliśmy radę wygrać. Po raz kolejny w tym sezonie udowodniliśmy, że zasłużenie zostajemy po prostu w tej pierwszej lidze. Bardzo się z tego cieszymy, tym bardziej, że kilku z nas na pewno poszuka nowych klubów, tak więc fajnie było zakończyć właśnie w takim stylu. I się cieszę z tych dwóch bramek, ale też jestem z jednej strony zły na siebie, że mogłem przynajmniej do tych 10 bramek w tym sezonie dobić, bo to taki fajny wynik myślę by był dla mnie. No i też ten hat-trick na pierwszoligowych na przykład boiskach to też fajne wydarzenie by było. No ale nic, no fajnie, że te dwie bramki wpadły i tylko się trzeba z tego cieszyć. Runda, druga o połowa, druga odsłona. Ponownie metamorfoza zespołu i za wszelką cenę dążyliśmy do zmiany rezultatu i uważam, że ta druga połowa odzwierciedla to, jak walczyliśmy w tej rundzie o to, żeby zachować byt w pierwszej lidze. Chciałbym przede wszystkim podziękować natomiast kibicom za to, że nas wspierali przez ten cały sezon, za to, że byli z nami, również i w tych trudnych momentach. Jak już tu przyszedłem, to widziałem, że to są kibice, którzy przede wszystkim są też z drużyną nie tylko na dobre, bo wtedy oczywiście jest łatwo, ale też i na złe. I dlatego na pewno nas wspierali i to nam niewątpliwie pomogło w tym fakcie, że jesteśmy dalej w gronie pierwszoligowców. RMTV New Media.